Jest to kiełbasa wyborcza. Na pewno w ramach tej kampanii wyborczej rząd Donalda Tuska, Platforma Obywatelska, która jako jedyna ma tak wielki dostęp do mediów publicznych, będzie za swój sukces poczytywać sobie prywatyzację, którą przeprowadziła, taką zbiorczą prywatyzację, jeżeli można tak to określić, to sreber rodowych Polski, bo w czasie kryzysu sprzedaliśmy spółki o znaczeniu strategicznym, ogromnie istotne, i tak naprawdę sprzedaliśmy je dużo taniej niż moglibyśmy to zrobić w momencie, kiedy dekoniunktura by się skończyła. Zgadza się, no to jest, to dotyczy też Pomorza, z którego pochodzę, to dotyczy dwóch spółek, które próbuje się sprzedać, to jest przede wszystkim Energa, tak, tutaj UOKiK zablokował tą transakcję, no i druga strategiczna firma, jeszcze można powiedzieć bardziej strategiczna, czyli Lotos, tak, no i teraz jest kwestia, no jak to się zakończy, miejmy nadzieję, że nie znajdzie się oferenta, aczkolwiek sytuacja jest krytyczna, no i wiemy też, że zakusy są ze strony, można powiedzieć, wschodniej na zakup Lotosu, czyli to, co świętej pamięci Lech Kaczyński powtarzał o tak zwanej dywersyfikacji, tak, różnych nośników energii, idzie w niepamięć. Idzie tak niepamięć i to grozi po prostu bezpieczeństwu energetycznemu Polski. A Lotos jest firmą, która zrealizowała program 10+, czyli ma przerób ponad 10,5 miliona ton ropy i to jest naprawdę jeden z najnowocześniejszych koncernów w Europie. To prawda. Nie ma pan wrażenia, panie pośle, że nawet jak się nie znajdzie oferty, to ta spółka i tak pójdzie pod młotek? Bo podobnie było z giełdą papierów wartościowych w Warszawie. Przecież miał ją kupić enigmatyczny inwestor z Kataru, który nigdy się tu nie pojawił. W końcu giełdę kupiło konsorcjum innej giełdy. Akcjonariat został rozdrobniony maksymalnie. Troszkę to nam tak naprawdę zaszkodziło. Zysk ze sprzedaży tej spółki był niewspółmierny do strat, jakie osiągniemy w przyszłości, tracąc tak istotną firmę. Podobnie będzie z Lotosem, takie mam wrażenie. Determinacja rządu jest bardzo duża, żeby się podjąć. Jest duża determinacja, ale jest też duży opór społeczeństwa. Rozpoczęła się teraz inicjatywa zbierania właśnie podpisów pod tym, żeby ta spółka była chroniona jako spółka strategiczna. Zresztą ona jest w dokumentach rządowych strategicznych, ale tutaj o strategii w wykonaniu Platformy Obywatelskiej nie ma żadnej mowy, ponieważ oni po prostu działają właśnie na tej zasadzie tak ad hoc, nie? Potrzeba trochę pieniędzy, no to co można sprzedać, co się da w danym momencie, nieważne z jaką stratą, nie? Istotne jest to, żeby teraz wygrać wybory, żeby mieć połatane te dziury budżetowe i żeby można było dalej poprzez media opowiadać o tym, że jesteśmy Zieloną Wyspą. A Platforma Obywatelska nie tylko ma media mainstreamowe, ale już wiemy i spotykamy się coraz częściej z atakiem na media niezależne, te mniejsze, tak? Słynny tutaj już przypadek z krakowskiego Przedmieścia, gdzie został pobity dziennikarz Michał Stróżek. Niedawno odwiedzałem w więzieniu Klaudiusza Wesołka, który też został zamknięty za to, że nakręcił jakąś tam nieciekawą relację. Właśnie dlatego nazywałem pana jednym z niewielu posłów, którym zależy na Rzeczpospolitej, bo pan tam pojechał. Ktoś jeszcze z parlamentarzystów odwiedził? W więzieniu byłem sam, no ale byłem jeszcze z posłem Andrzejem Jaworskim, także razem żeśmy działali i w ten poniedziałek żeśmy zrobili konferencję prasową z panem Klaudiuszem Wesołkiem. No zadaliśmy proste retoryczne pytanie, tak? Czy my idziemy w kierunku Białorusi, tak? Bo tak bardzo chętnie okrzykujemy Łukaszenkę jako człowieka, który tam niszczy demokrację na Białorusi, ale tak naprawdę ja widzę i odczuwam, że niewiele się już różnimy od Białorusi. Jesteśmy państwem policyjnym? Jesteśmy państwem policyjnym. Platforma Obywatelska, powiem tutaj może ostre słowo, oszalała po prostu. Oszalała, bo to co się dzieje, w jaki sposób obywatele zaczynają być inwigilowani, to się po prostu w głowie nie mieści. I to jest na każdym poziomie. Ostatnia choćby informacja, nie wiem jak to się fachowo nazywa, gdzie wprowadza się bazę danych dotyczącą uczniów, tak? Czyli od 6 roku do 18 roku powstaje baza, w której będzie można danego już wtedy dorosłego obywatela prześledzić. Jakie miał problemy, jakie miał choroby, dane wrażliwe, wszystko. I to wszystko będzie w ramach inwigilacji.
Druga rzecz, no to mamy przepisy drogowe, które są chyba najostrzejsze w Unii Europejskiej. I to te ilości fotoradarów, to po prostu jest porażające. Tu nie da się jeździć po prostu. Panie pośle, mamy premiera, który osobiście zajmuje się bezpieczeństwem na stadionach. Czy nie ma pan wrażenia, że to jest po prostu odwracanie uwagi od rzeczywistych problemów naszego kraju? No mówmy się. Ja myślę, że to jest przypadek. Raczej bym tutaj spojrzał na to troszeczkę inaczej, na charakter przede wszystkim Platformy i na to, jak działają, nie? Czyli na tą pochopność, na tą pewność, na tą chęć po prostu rzucania tych ostrych restrykcji, tak niesprawiedliwych, no bo przecież mecz się odbył w Bydgoszczy, a zamyka się stadiony, które znajdują się zupełnie gdzie indziej. I to, że nie potrafią wyłapać tych prawdziwych tych pseudo-kibiców, tak? No to też świadczy o słabości państwa. Ja byłem przecież na wielu meczach i widzę i widziałem, jaki jest monitoring. To naprawdę nie jest problem, to jest tylko chęć. To jest chęć, żeby po prostu tam były odpowiednie osoby. I te osoby, które chuliganią na stadionie, bardzo łatwo jest wyłapać. Ale tego się nie robi. Łatwiej jest po prostu zamknąć stadion, łatwiej jest po prostu tutaj pogrozić palcem, pokazać, jakim się jest groźny. No to są takie, takie straszenie społeczeństwa już. Może to jest tak, że silny premier oznacza słabe państwo, bo w Europie tylko 3 premierów osobiście interweniuje w takich błahych sprawach. Jest premier Donald Tusk, premier Władimir Putin, który odpowiada za ceny produktów żywnościowych w Moskwie i potrafi grzmieć na sprzedawców, oraz premier przywołany przez pana już prezydent Łukaszenko. 2 premierów prostuje to, co powiedziałem, jeden prezydent, oni osobiście interweniują w rzeczach. Bezspornie są przywódcami państw, którym się nie ufa. No na pewno i to świadczy o słabości. Jeżeli demokracja, następuje schyłek demokracji, a tak jest w przypadku po tych 4 latach rządów i przy tym jeszcze prezydencie, no to naprawdę wygląda nieciekawie i myślę, że niedługo będą takie sytuacje, że to my będziemy się zwracali do, już zresztą dziennikarze zwrócili się do środowiska z Ukrainy, dziennikarze, i stamtąd była interwencja, co w Polsce się dzieje, tak? Skąd te takie po prostu ostre reakcje państwa na normalne zachowania demokratyczne, tak? Bo na tym to polega. Panie pośle, czy mamy jeszcze ostatnie pytanie, zadam, szansę odzyskać nasz kraj? Szanse zawsze mamy w momencie, kiedy są wybory. To jest ten moment. I to jest kwestia, czy społeczeństwo się obudzi, czy się nie obudzi. No, to jest na tej zasadzie. Czy odejdzie od tego, nie wiem, TVN-u i tych mainstreamowych już naprawdę środków przekazu, które zniewalają ten umysł, jak to pisał kiedyś Miłosz. Czy zaczną ludzie po prostu zaczną zdrowo, rozsądkowo myśleć. No i będą korzystali też z mediów niezależnych, których jest coraz więcej. Jeżeli nie uda im się pozamykać, tak, to wtedy jest szansa na to, że nastąpi zmiana władzy na jesień. Myślę, że jeżeli powiem, nie bójmy się myśleć, to najlepiej... To jest najistotniejsze. Bo najistotniejsze jest to, żeby być realistą, żeby twardo ocenić, co było obiecane, a co zostało zrealizowane. Bardzo dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Gościem Nowego Ekranu poseł Zbigniew Kozak. Dziękuję bardzo.